To znaczy przyjął nasz sposób życia. Stał się podobny do nas, niczym nie okazując, że jest kimś większym niż my. Apostoł Paweł krótko o tym mówi. Przyjął postać sługi i pozostał wiernym sługą aż do końca, nawet w obliczu haniebnej i niesprawiedliwej śmierci. Wreszcie ewangelista opisuje ostatnie chwile życia Jezusa. Tylko raz w roku Ewangelia jest wykonywana tak uroczyście, aby podkreślić wielkie znaczenie męki i śmierci naszego Pana. Tu już nie ma miejsca na radosne hosanny, choć stoi przed nami ten sam Chrystus, za którym szliśmy w marszu, to teraz odzywają się całkiem inne głosy. Tłumy już nie wiwatują, lecz wołają zgodnie, że Jezus jest bluźniercą, kłamcą, zbrodniarzem i samozwańcym królem. A takiego króla ludzie nie chcą. Teraz w jego stronę co chwila rozlegają się wrogie okrzyki. Niech będzie ukrzyżowany. Moi drodzy, podobnie jak podczas procesji z palmami, także i teraz symbolicznie jesteście świadkami i uczestnikami tego, co stało się z Jezusem. Może nie jeden spośród was odczuwa bardzo osobiście widoczny w dzisiejszym świecie kontrast. Może nie jeden z was odkrywa, że ma swój problem z Jezusem, polegającym na tym, że jeszcze nie do końca wie, kim On dla niego. Choć Ewangelia została spisana bardzo dawno, to czy nie jest jednak bardzo współczesna? Współczesna w tym, że i dzisiaj wielu wie, co zrobić z Jezusem. Wielu nie wie, co zrobić z Jezusem. Wielu w tym kontraście nie potrafi się odnaleźć. Oddawać Mu chwałę, czy Go zdradzić? Postawić Go na pierwszym miejscu, czy w swym życiu, czy pogardzać wszystkim, co nam zostało? Uwielbiać Go, czy potępiać? To tak, jakbyśmy ciągle nie mogli się zdecydować, kogo uwolnić, Barabasza czy Jezusa, i z kim razem krzyczeć, z tymi, co wołają Hosanna, czy z tymi, którzy żądają na krzyż swój. Ale bardzo bym chciał, żebyście dziś, przebywając z powodu trwającej epidemii koronawirus w domu przed odbiornikiem radiowym czy telewizyjnym, trwali z tym pytaniem. Kim jest dla was Chrystus? I żebyście przypomnieli sobie dzisiejszą ciszę, która przerwała Ewangelię. Bo w tej ciszy możecie odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Bo ta cisza sama się pyta. Czy znacie miłość większą niż ta? A jeśli już odnaleźliście tę miłość, największą miłość, nie lękajcie się pójść za nią. To znaczy, otwórzcie dla Chrystusa swoje serce, całe swoje życie. Nie lękajcie się pójść za miłością Jezusa. To znaczy, odpowiedzcie na tę wielką miłość Jezusa swoją miłością. Uczcie się każdego dnia kochać jak Jezus, Boga i drugiego człowieka. Nie lękajcie się pójść drogą, którą Chrystus wam proponuje, bo choć nie zawsze jest łatwa, to jednak jest pewna, sprawdzona i uczciwa. Doprowadzi was do szczęścia i pozwoli wam uniknąć wielu rozczarowań i poczucia bez sensu. Nie lękajcie się ruszyć w tę drogę, bo nigdy na niej nie będziecie sami. Bóg jest zawsze blisko tych, którzy Go miłują. Zaufajcie Mu, patrzcie na Jezusa przez jednych przyjętego, a przez innych wyszydzonego, zgardzonego i odrzuconego. To Zbawiciel wszystkich, to żywy Bóg, źródło życia. Nie zwracajcie się zatem do nikogo poza Jezusem. Nie szukajcie gdzie indziej tego,
co tylko On może nam dać, bo nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym moglibyśmy się wyzbawieni.